3 mecze do końca rundy i ostatnie 2 mecze na własnym stadionie. Dzisiaj podejmiemy trzecią drużynę Betkris czwartej ligi, Polonię Piotrków Trybunalski. Uczcimy minutą ciszy pamięć Igora Sypniewskiego. Dziękuję bardzo. W 27 minucie po naszym błędzie piłkę do siatki pakuje zawodnik PKS-u Mateusz Jakubiak. Mimo kilku szans w pierwszej połowie, po 40 minutach na tablicy wyników został wynik 1-0. W 62 minucie zamieszanie w polu karnym przeciwników wykorzystał nasz środkowy obrońca Jakub Załucki. Niestety nasz doping zadziałał mobilizująco na przyjezdnych i już 2 minuty po naszym golu goście znowu wyszli na prowadzenie. Po wielu próbach dopiero w doliczonym czasie gry udaje nam się strzelić bramkę dającą remis. Mieliśmy nawet szansę na zgarnięcie pełnej liczby oczek, ale ostatecznie skończyło się 2-2. Strzelec pierwszej bramki dla RKS-u, brawo, trzecia już. Dziękuję. Jakie to uczucie? No, na pewno dobre, dające drużynie trochę oddechu. Szkoda, że potem głupio to stracona bramka, bo jednak 2 strzały i 2 bramki, ale no finalnie też się trzeba cieszyć, bo remis zdobyty dopiero w końcu. Brawo, Kuba, ale bramki, ale kartki zacząłeś już zbierać od nowa. Niestety. No, ale chyba dzisiaj nie słusznie jednak, no, taka no, totalnie... No, ja też niepotrzebnie, ale no, można było się jej wyzbyć. Dobra. Brawo. Brawo, Michał. Bezula do wywiadu. Wiem, już do niego lecę. Panie Mirku, dzisiaj z kontuzjami. Tak. Co się stało z Wiktorem? No, ma dosyć poważna sprawa, rozciętą tak na długości 10 cm głowę. No i pogotowie go zabrało. Prawdopodobnie będzie, nie wiem, czy lekkie wstrząsienie mózgu, czy coś tam, ale to już zadecyduje lekarz, tak? Ale jest pod dobrą opieką, także... I będzie to szyte, tak? Czy... No to już decyduje lekarz na sobie. Tak powiedziała pani ratownik, pani doktor tutaj na miejscu. Okay, ja zrobiłem też to, co do mnie należy. To, co pan mógł, okej. Tak jest. To pan Mirosław, nasz medyk drużyny, kierownik. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiam. Z nami Bartłomiej Bezulski, no, strzelec bramki na 2-2, która no, ostatecznie daje nam ten punkcik. Jakie to uczucie? No co, jak wchodzić to w stylu, nie? Właśnie, wchodzisz za Krystiana Białasa i parę minut później pakujesz bramkę. No co ja mogę więcej powiedzieć? No, wszedłem, zrobiłem swoje i tyle. No. Długo musiałeś się trenera prosić o wejście na boisko? Czy prosić? Nie, po prostu wiedziałem, że w pewnym momencie wejdę i byłem na to przygotowany. Jasne, i możemy Cię widzieć jeszcze, no zostały 2 mecze do końca rundy, będziemy Cię widzieć może w pierwszym składzie, albo może trochę więcej minut? Zobaczymy, no mam nadzieję, że w pierwszym składzie, nie wiem, chociaż to zależy od trenera, ale mam nadzieję, że więcej minut będę dostawał i, no i będę pracował na to, nie? Bo za darmo nic nie jest. Jasne, no to skromny Bartłomiej Bezulski, ale najważniejsze, że dzisiaj nam uratował ten dzień. Tak, dokładnie. Dziękujemy. Na 2 kolejki przed końcem rundy zostajemy na 7 miejscu w tabeli. Za tydzień wyjazd do Bełchatowa, a 19 listopada o godzinie 13 będziemy gościć przy B26 jutrzenkę Drzewce.